Dlaczego? Trudne pytania Biblii. Z pastorem Zdzisławem Plesem rozmawia Piotr Stanisławski. A gdy Pan widział, że wielka jest złość człowieka na ziemi i że wszelkie jego myśli oraz dążenia jego serca są ustawicznie złe, żałował Pan, że uczynił człowieka na ziemi i bolał nad tym w sercu swoim. I rzekł Pan: zgładzę człowieka, którego stworzyłem z powierzchni ziemi, począwszy od człowieka aż do bydlęcia, aż do płazów i ptactwa niebios, gdyż żałuję, że je uczyniłem. Ale Noe znalazł łaskę w oczach Pana. W roku 600 życia Noego, w miesiącu drugim, 17 dnia tego miesiąca, w tym dniu wytrysnęły źródła wielkiej otchłani i otworzyły się upusty nieba. I padał deszcz na ziemię przez 40 dni i 40 nocy. I wyginęło wszelkie ciało poruszające się na ziemi, ptactwo, bydło i dzikie zwierzęta, i wszelkie płazy pełzające po ziemi, i wszyscy ludzie. Wszystko, co miało w nozdrzach tchnienie życia, wszystko, co było na suchym lądzie, pomarło. Tak zgładził Bóg wszystkie istoty, które były na powierzchni ziemi, począwszy od człowieka, aż do bydła, aż do płazów i ptactwa niebios. To wszystko zostało zgładzone z ziemi. Pozostał tylko Noe i to, co z nim było w arce. A wody wzbierały nad ziemią 150 dni. Serdecznie witam Państwa i pastora w naszym studiu. Witam Państwa. Tematem naszego dzisiejszego spotkania będzie wydarzenie najbardziej spektakularne w dziejach spisanych przez ludzi, dotyczące unicestwienia przez Boga Jahwe prawie całego rodzaju ludzkiego w wodach potopu. Jednak zanim Bóg postanowił ukarać ludzi potopem, najpierw, jak czytamy, skraca im życie do 120 lat. Ma to bezpośredni związek z rozwiązłością obyczajową wśród ludzi. Skrócenie życia jednak nie pomaga, ponieważ zepsucie, pożądliwość, pycha ogarnia prawie wszystkich ludzi żyjących wtedy na ziemi. I tutaj nasuwa się pierwsze pytanie. Jak to się stało, pastorze, że ci wszyscy ludzie, zamiast służby u Boga, woleli służyć u szatana? Jak to się stało, że zło okazało się atrakcyjniejsze niż Bóg ze swoją dobrocią, ogromem swojej miłości? Dobro znowu poniosło porażkę. Tutaj jakby zło zakpiło sobie z dobrego Pana Boga. Rozumiem te rozterki związane z bezustannym powrotem zła w krąg ludzi, ale polemizowałbym nieco z tym sformułowaniem, które sugeruje, jakoby ludzie wybierali dobrowolnie zło. Możemy się odnieść do własnych doświadczeń albo do doświadczenia apostoła Pawła, który powiedział, że on chce postępować właściwie, poprawnie, dobrze, zgodnie z wolą Boga, ale dostrzegł w sobie taką przeciwną część swojej natury, która zawsze skłania go do zła. Więc może nie było to tak, że ludzie świadomie wybierali zło. Może było to tak, że nieraz krzycząc z rozpaczy nad swoim postępowaniem i później w swojej refleksji brzydząc się swojego postępowania, jednak postępowali źle. I stąd to nie można rozpatrywać w kategoriach wyboru, wydaje mi się. Natura człowieka została zdeprawowana i to zło powracało. Bóg tylko stwarzał takie warunki zewnętrzne, aby to zło nie doprowadziło do szkód może w wymiarze ogólnym, jakimś szerszym, kosmicznym. Tak, ale mówimy o Bogu, który jest pełnym miłości, dobroci, Bogu działającym, który także objawia i okazuje swoją miłość. Czyżby
Nie dostrzegano tej miłości? Doświadczano jej? My spoglądamy na ten problem zupełnie z innej perspektywy. My spoglądamy na te zagadnienia po wielu doświadczeniach opisanych w Piśmie Świętym, które ukazują dobroć Boga. My patrzymy na charakter Boży przez pryzmat Golgoty. Ale zastanawiam się, czy ludzie przedpotopowi mieli takie zrozumienie miłości Bożej jak my. Sądzę, że Pan Bóg objawiał im się tak, aby oni mogli Go pokochać. Ale jednak demonstracja Bożej miłości dokonana na Golgocie dopiero miała się odbyć za przeszło 2000 lat od czasu potopu. Jeżeli nie byli świadomi tak do końca tego, że grzeszą czy wybierają szatana, to dlaczego zostali unicestwieni? Wydaje mi się, że Pan Bóg się kierował racjami bardzo szerokimi. Musiał troszczyć się o pewne podstawowe kwestie, jak w ogóle byt ziemi, byt człowieka. No nie zostali unicestwieni o tak nagle, gwałtownie, bez zapowiedzi. Pismo Święte sprawozdaje nam, że Noe 120 lat głosił Boże orędzie łaski, zmiłowania. Apelowało o opamiętanie się, o odwrócenie od zła. Widzimy więc Boga działającego i to aktywnie działającego. Pismo Święte wspomina również, że za czasów Henocha już rozprzestrzeniło się tak zło, że ten Enoch oddalał się od ludzi na jakieś miejsca spokojne, w których kontemplował właśnie dzieła Boże i wolę Bożą i znowu przychodził do ludzi i znowu apelował o zmianę postępowania. Więc nie możemy sformułować takiego zarzutu, że to był taki dopust przez zaskoczenie, dopust obliczony na karę. Bóg objawiał swoje zamierzenia i ludzie mieli możliwość wyboru. Chociaż prawdopodobieństwo zaistnienia potopu w ich subiektywnych odczuciach były tak znikome, że w grę wchodziła wiara i wiarygodność Boga. Prawda? Ale Bóg jednak ogłosił swój zamiar. Czy jesteśmy w stanie jakby nakreślić powody, dla których w końcu cały rodzaj ludzki wtedy odszedł od Boga? Trudno odpowiedzieć mi na to pytanie, dlaczego właśnie tak wybory ludzkie w takiej proporcji się ukształtowały. Pismo Święte bardzo często przedstawia podobną sytuację. To nie było tylko przed potopem. Pismo Święte operuje takim pojęciem jak resztka ludu Bożego, ostatek ludu Bożego. Zło się rozszerza, rozwija. Gdyby nie Boża interwencja, to prawdopodobnie owładnęłoby wszystkich ludzi. I dostrzegamy raz po raz interwencję Boga w dzieje rodzaju ludzkiego po to, aby tą resztę zachować, wyizolować i tak takimi falami nadchodzi ta nieprawość. I sądzę, że Pan Bóg wiedział o tym. Był świadom zupełnie tego. Ale w tych sformułowaniach, że już więcej ziemi nie będę karał potopem, jest zawarte w domyśle takie zdanie, że nieprawość ludzka znowu kiedyś dojdzie do jakiegoś szczytu. Ale potopem już karać nie będę. Ale poprzez epoki, poprzez pokolenia, wieki, grupa tych ludzi, którzy wiernie trwała przy Boga, nie była tak liczna. Wielu teologów sądzi, że ludzie przed potopem byli, zgodnie z opisem biblijnym, ludźmi wyższymi, zdrowszymi na pewno także. Długowiecznymi. I istotami, które bardziej były świadomymi Boga. Okazuje się, że świadomość istnienia Boga nie determinuje poprawnego zachowania. Nikt, jeżeli już opieramy się na teologii biblijnej, to nikt bardziej nie jest świadom istnienia Boga jak Lucyfer.
a ta jego świadomość nie zaowocowała dobrymi cechami charakteru. Można być największym drabem, łobuzem z pełną świadomością istnienia Boga. Jeżeli przejdziemy z tego etapu wierzyć w Boga, w etap wierzę Bogu, a może w kolejny etap poznałem Jego miłość i odpowiadam na Jego miłość, to ten trzeci etap dopiero gwarantuje zmiany osobowości, zmiany charakteru. Ale ludzie demonstrowali swoją własną niezależność w złym. Można by było mówić o czymś takim, co nazywamy materializmem. Więc nie jest tak, że inteligencja, jakieś zasoby pamięciowe, zdrowotne, żywotności idą w parze z umiłowaniem Boga. Za co zatem ludzie w tamtym czasie zostali uśmierceni? Uśmierceni zostali dlatego, że żyli w pokoleniu, które bezpośrednio od Adama albo od jego dzieci powzięły wiadomość o istnieniu Boga, o planie zbawienia, o tym, co Bóg chce dla człowieka uczynić, powzięły nadzieję na przyjście Mesjasza, a jednak zdominowane zostało to pokolenie duchem Lucyfera, duchem samowywyższenia, egoizmu, egocentryzmu, materializmu. I odsunęło się to pokolenie od wartości duchowych. Wartość człowieczeństwa mierzono nie tym, jakie wartości wewnętrzne reprezentuje, ale jakie ma dokonania w świecie materialnym. Kultura świata przedpotopowego tak skąpo do nas dotarła, ale jeszcze jest drugi czynnik, że jest ona starannie ukrywana, dlatego że nie odpowiada ewolucjonistycznym założeniom uczonych. Ale ta, która do nas dotarła, ukazuje pokolenie przedpotopowe jako pokolenie ludzi na wysokim poziomie kultury materialnej, o wysokiej inteligencji. Chciałbym tutaj się odwołać do książki, która niedawno pokazała się na rynku, Zakazana archeologia, Michela Cremo i Richarda Thompsona. Ale w tej książce przedstawione są fakty, opisane są fakty z zapisami, w którym muzeum się znajduje dany okaz, prawda? Gdzie z węgla wydobyto złoto, wydobyto naczynia. W pokładach węgla nie powinno być, zgodnie z tezą, najmniejszego śladu istnienia człowieka. A tymczasem odkryto przedmioty z metalu o takiej wysokiej technologii, która została odkryta we współczesnych czasach w 30. latach XX wieku. Na przykład w jednej z kopalń w Stanach Zjednoczonych odkryto kilkaset metrów pod ziemią mur z bloczków betonowych, resztki jakiejś budowli. Więc to pokolenie pozostawiło ślad materialny. I wszystko wskazuje na to, że wykonania pochodziły od osób o wysokim poziomie inteligencji. W opisie mamy także przykład antropomorfizmu. Mianowicie stwierdzenie, że Bóg żałował, że stworzył człowieka i bolał nad tym w swoim sercu. Niewątpliwie pod tą warstwą alegorii kryje się jakaś prawda o Bogu żałującym, o Bogu cierpiącym. Ale Bóg zachowuje się jak zwykły człowiek, któremu dzieło się nie udało i postanawia je zniszczyć. Co w tamtym czasie oznaczał żal Boga? Z opisu biblijnego wynika rozłożenie akcji przeżyć Boga w czasie. Więc spotykamy się ze smutkiem, z żalem Boga. I następnie Bóg wykonuje swój zamiar. Nie jest to roztargniony Bóg, kapryszący Bóg, ale istota, która z żalem i z bólem podejmuje decyzję unicestwienia człowieka. W Księdze Starego Testamentu opisane są pewne przepisy dotyczące bluźnierstwa skierowanego pod adresem rodziców. Otóż tam
rodzice powinni wyprowadzić takie dziecko do starszyzny tego miasta i po podjęciu wszelkich środków zmierzających do poprawienia jego zachowania, do odbudowania szlachetności jego charakteru, jeżeli to wszystko zawodzi, to mieli prawo wykonać nad nim wyrok śmierci przez ukamienowanie. Ale nie przypuszczam, aby ktokolwiek z rodziców wykonał taką decyzję pochopnie i żeby takich wyroków było wiele. Może się jeden zdarzył w pokoleniu. Działa on odstraszająco, ale chciałbym wyakcentować ten moment bólu i żalu rodziców, którzy decydują się na uśmiercenie wyrodnego syna, wyrodnego dziecka, które zagraża innym poprzez zamysły mordu, poprzez agresję słowną, czynną i rzucają pierwsi kamieniami w to dziecko i następnie dziecko jest pozbawione życia. W Piśmie Świętym nie mamy opisów takich wyroków. Być może, że sam przepis prawny wystarczy, ale sądzę, że na przestrzeni iluś tam setek lat mogło się coś takiego zdarzyć. Rozumiem, że Bóg przeżywał podobny ból, podobne cierpienie, ale wykonał to, co było niezbędne w jego przekonaniu, w jego rozeznaniu rzeczywistości, która dla nas jest może zagadkowa i niezrozumiała do końca. Dla Boga także musiała być chyba zagadkowa, skoro stworzył ludzi. Potem się okazuje, że nie wyszło tak, jak chciał, no więc ich niszczy. Konstruktor okrętu też uwzględnia taką możliwość, że jego dzieło przepiękne, wymarzone może być zatopione i planuje szalupy i kapoki, i koła ratunkowe, które umieszcza na pokładzie tego okrętu, tego statku. I Pan Bóg, stwarzając ziemię, on ją stworzył do szczęścia, do wiecznego bytu. Taki był pierwotny zamiar Boży. Ale gdy warunki krańcowo się zmieniły, również Bóg skorygował własne postępowanie, własny stosunek do ludzi grzeszących i zagrażających może innym bytom i doprowadził właśnie do potopu. Dobrze, a jak sytuacja by się rozwinęła, gdyby nie było potopu? No właśnie, tutaj rozpatrujemy taką kwestię, czy czasem pokolenie przedpotopowe nie doprowadziłoby do samounicestwienia, do samozagłady. Przecież my żyjemy we współczesnych czasach, gdzie życie nasze wisi na takim cienkim włosku. I gdyby to tylko miało zależeć od decyzji generałów, to spałbym bardzo niespokojnie. Być może istniała analogiczna sytuacja przed potopem. Może ten świat zmierzał do upadku nie tylko moralnego, ale samozagłady i wyniszczenia. I w efekcie Pan Bóg zniszczył to, co by i tak było zniszczone, a zachował tą najlepszą cząstkę rodzaju ludzkiego. Żeby istniała w ogóle szansa na rozwój i na przetrwanie, na istnienie. Jakie skutki dla zbawienia miał potop? Zbawienie człowieka, tak jak mówi pierwszy rozdział drugiego listu do Tesaloniczan, jest związane z wybawieniem ze zła i ze złych ludzi, którzy otaczają tych, którzy są Bogu posłuszni. I w tym znaczeniu było to jakieś zbawienie i wybawienie dla Noego i dla jego dzieci. Ale jeżeli rozumiemy szerzej to zbawienie, ten plan zbawienia, na pewno dla zbawienia w moim zrozumieniu ma to znaczące. To ma znaczący wpływ. Dlatego, że potop przedstawia nam Boga, który jest zainteresowany ziemią, który ingeruje w losy ziemi, nieraz boleśnie, ale realizuje swoje plany. To jest właśnie zagadkowe w Piśmie Świętym, że my nie mamy ani dokładnie opisanej sytuacji przedpotopowej. My nie mamy w ogóle opisu takiego dokładnego o grzechach hananejskich, które wyginęły. Po prostu Pismo Święte nie jest podręcznikiem perwersji. Bóg nie zamieszczał opisów, które by mogły
powodować wykształtowanie się, odbudowanie tego zła, które istniało niegdyś. Więc jesteśmy zdani na pewne zaufanie w stosunku do Boga. Bóg uważał za stosowne nie opisywać grzechów przedpotopowych. My możemy się domyślać ich. A może one przechodzą wszelkie nasze wyobrażenia? Część jest jednak opisana. Stwierdzeniami bardzo ogólnymi. Brak tutaj indeksu czynności nagannych. I tego Bóg nie stosuje. Chociaż, gdy czytamy pięcioksiąg i przedstawione są tam takie czyny naganne, to niektóre teksty to krępujemy się czytać w obecności dzieci. Więc bardzo odległe kultury pielęgnowały grzechy, które godzą w delikatność ludzkich uczuć. A co mogło być przed potopem? Zło jest niezwykle twórcze. Zło nie tkwi w stagnacji, ono się rozwija i to dynamicznie się rozwija. Tak dobro, jak i zło to są dwa obszary, które mogą narastać w różnych formach i przejawach. Jeżeli człowiek żyje lat 70-80, to schyłek jego życia cechuje jakaś refleksja nad jego dotychczasowym życiem, jakieś może zbliżenie się do Boga i to rozbudowane zło nie ukazuje się w jego postępowaniu. Ale jeżeli czytamy o osobach, które żyły 900, 800, 700 lat, które budowały miasta, to pokolenie cechowało niezwykłą żywotność. Naukowcy, badając pęcherzyki powietrza uwięzione w bursztynie, dowiadują się, że tam zawsze jest 30% tlenu. Również istnieją przesłanki do tego, że ciśnienie na ziemi przed potopem mogło wynosić około 2 kg na centymetr kwadratowy. W takim układzie wyliczenia wydolności organizmu w takich warunkach wskazują, że człowiek mógłby biec około 300 km bez utraty tchu. Więc osoby niemęczące się, zdrowe, żywotne, długowieczne, a jednak złe i rozpasane, doprowadziły do tego, że Pan Bóg zatrwożył się o los ziemi i zatroszczył się o los ziemi. I wygubił to pokolenie, które zmierzało do samounicestwienia, a zostawił tą najlepszą cząstkę w postaci rodziny Noego. Powiedział pastor, że zło i dobro to dwa obszary najbardziej dynamiczne. Jakie zatem czynniki charakteryzują zło i jakie czynniki wpływają na rozwój dobra? Może rozpocznę od tego, co rozumiem przez dobro. Jestem przekonany, że dwa podstawowe prawa obowiązujące we wszechświecie niegdyś sprowadzały się do miłości Boga nade wszystko, a bliźniego jak siebie samego. Zło jest antytezą dobra. Zło jest antytezą miłości. Gdy pojawił się grzech, gdy pojawił się Lucyfer ze swoim rozwijającym się charakterem i z czynami złymi, gdy jakakolwiek istota rozumna kocha siebie nade wszystko, to jest początek zła. Więc zło to jest przesadne miłowanie siebie samego. Miłowanie siebie ponad bliźniego. I to jest właśnie ten delikatny moment przekroczenia linii demarkacyjnej pomiędzy dobrem i złem. Jeżeli zostaną te zasady złamane, to właśnie rozwija się zło. I w wydaniu Lucyfera i ludzi przedpotopowych, skupiających się tylko na własnych doznaniach, na własnej wygodzie, na własnej przyjemności, no właśnie te ich obyczaje doprowadziły do spiętrzenia się zła. I zło stanowiło problem już taki, że Bóg musiał ingerować. To był problem sięgający Boga. Potem wytrysnęły wody ze źródła wielkiej otchłani, czy jak określa to Biblia Jakuba Wójka, z wielkiej głębiny, oraz otworzyły się upusty nieba i padał deszcz na ziemię przez 40 dni i 40 nocy. Spora część teologów jest zdania, że niektóre kataklizmy, na przykład trzęsienia ziemi,
mają swe źródło właśnie w anomaliach wynikłych po potopie. Czy jest to uzasadnione? Tak. Jeżeli woda wtargnęła w głębokie warstwy ziemi, jeżeli został zaburzony układ skał ziemskich, więc jest wysokie prawdopodobieństwo, że te zdarzenia związane z potopem oddziaływują jeszcze na ten świat materialny, na tą sferę geologiczną, aż dotąd. Skoro potop był karą dla tamtego świata, dla tamtych ludzi, za tamte nieprawości, to dlaczego skutki tego potopu odczuwane są jeszcze dzisiaj i ludzie właściwie giną w kataklizmach wywołanych przez potop? Ktoś jakby ponosi karę za winę innych. Trzęsienia ziemi to nie jedyne zjawisko, które może być następstwem potopu. Również możemy powiedzieć, że oceany, głębokości oceanów, to też jest efekt potopu. Możemy mówić o biegunach, o czapach lodu, o śnieżycach, o mrozie. Pismo Święte przedstawia nam Ziemię przedpotopową jako planetę o zrównoważonym klimacie, przyjazną dla człowieka. A po potopie zmienione zostały warunki na Ziemi diametralnie. Czy to jest kara? Nie, no to są konsekwencje przeobrażeń potopowych i one trwają. Różnej formy, ale trwają. Człowiek może się utopić w morzu, prawda? Może zamarznąć na biegunie. I to tylko się zdarzyło właśnie dlatego, że istniał potop. Ale jest tutaj pewien czynnik ludzki. Ja sądzę, że drążenie tej kwestii tylko pod jednym takim układzie, że trzęsienia ziemi są efektem zmian popotopowych, nie wydaje się tak całkowicie słuszne. Trzęsienia ziemi są wynikiem ruchów tektonicznych kontynentów. Trudno tutaj mówić o działaniu człowieka. No tak, ale istnieje również inna teza, że wybuchy nuklearne prowadzone właśnie w głębokościach ziemi, że działalność taka militarna, w 70-tych latach słyszałem o takiej tezie, podjęto próby wykorzystania fal sejsmicznych do działań wojennych. Więc robiono próby, które symulowały trzęsienie ziemi. Ja nie wiem, jak te działania wpływają na zwiększoną i większą częstotliwość trzęsień ziemi właśnie we współczesnych czasach. Czytałem wyliczenia sumujące ilość trzęsień ziemi od XVIII, XIX wieku i ewidentnie dostrzegamy zwiększoną ilość trzęsień ziemi i tragicznych, coraz większych. Ja rozumiem, że największe trzęsienia ziemi powstają na punktach ścierania się tych płyt kontynentalnych wskutek nieprawości ludzi. Takie uogólnienia są potwornie krzywdzące. No występuje coś takiego. Ja myślę, że do jednego punktu byśmy musieli wrócić. Gdy człowiek uczyni jakiś czyn naganny, jest osądzony w sądzie i jest w więzieniu przez 10 lat i wychodzi stamtąd z okaleczoną psychiką i skutki te ciągną się przez całe jego życie. To czy słuszne jest podejście, abyśmy powiedzieli, że to wymiar sprawiedliwości zdeprawował tego człowieka? Nie. To nie możemy rozmawiać w ten sposób. Ten człowiek wskutek nagannego postępowania otrzymał karę i skutki tej kary jeszcze wpływają na jego los do końca jego życia. Ziemia i obywatele Ziemi uczynili coś tak strasznego, nagannego, że Pan Bóg musiał interweniować w losy Ziemi. I ten ród ludzki jest w gorszych warunkach teraz, bo krócej żyje, ma gorsze warunki klimatyczne. Ale czy niesłusznym stanowiskiem jest zwracanie niezadowolenia w stronę swoich przodków, aniżeli w stronę Boga?
Któż to zawinił? No nasi przodkowie. Tam w zaraniu nasz rodzaj ludzki. To jest bardzo dogodne, obarczać Boga wszelkim złem, a wybielać właśnie postępowanie człowieka. W sytuacji powstania zła już nie ma wyborów między dobrem i złem, bo ta sfera zła tak przeniknęła rzeczywistość, że wybiera się między mniejszym i większym złem. Zaistnienie grzechu na ziemi doprowadziło do takiej alternatywy. Mniejsze zło lub większe zło. Sądzę w świetle miłości Bożej, że wybrał Bóg optymalny, idealny wariant. Ja nie rozumiem tego do końca. Tak samo po grzechu człowieka Pan Bóg wypowiada znamienne słowa i mówi do Adama, że w pocie czoła będziesz pracował. I w naszym zrozumieniu to jest takie ciężkie przekleństwo, prawda? Ale w Bożym ujęciu praca jest czynnikiem chroniącym człowieka przed złem. Jeżeli człowiek jest zaangażowany w pozytywne działanie, w pozytywne dzieło, to te jego zasoby energii, siły są spożytkowane właściwie. Ale jest faktycznie człowiek postawiony w gorszym układzie kondycyjnym. Tak samo opis zdarzeń związanych z unicestwieniem Sodomy i Gomory. Gdzieś tam na obrzeżu pojawia się diagnoza Boża, jaka była główna wina tych miast. Więc obfitość chleba i obfitość pokoju. I my możemy również powiedzieć, że najlepiej można zdeprawować młodego człowieka, dając mu mnóstwo wolnego czasu i dużo pieniędzy, łatwość egzystencji. Jeżeli czas ma zajęty pracą, nauką, to on się rozwija prawidłowo. Bóg na ziemi stworzył warunki optymalne dla istnienia grzesznego człowieka. Te warunki są diametralnie różne od warunków optymalnych dla bezgrzesznego człowieka. I stąd to zmaganie się człowieka z przyrodą, zmaganie się z ziemią, z szkodnikami, z własną też naturą, prawda? A okazuje się, że człowiek, który ma jakieś doświadczenia w życiu, jeżeli jest tam troszeczkę bólu, kłopotów, to zaczyna się krystalizować jego człowieczeństwo. To jest zdumiewające, że piękno charakteru człowieka nie powstaje w warunkach takich, no... Sielankowych, prawda? Ale w trudach. I my możemy powiedzieć, że przyjaciela poznaje się w biedzie, prawda? I człowiek kształtuje swoją osobowość w trudniejszych warunkach. Jest to piękniejsza osobowość, piękniejsze człowieczeństwo. Wyobrażam sobie, że tutaj może to tchnąć pewną przesadą i powiemy, im gorzej, tym lepiej. No Bóg określił stopień tej uciążliwości, która ma charakter kształcący i kształtuje osobowość i człowieczeństwo. Dość często przywołuje się tutaj takie twierdzenie, że wody potopu, które spadły na ziemię, wcześniej tworzyły taką otokę wokół ziemi, tworzącą jakby taką warstwę ochronną przed promieniowaniem. No wody potopu wytrysnęły i z głębokości ziemi i widzimy rozdarte kontynenty, które możemy gdzieś tam złożyć i widzimy pewne takie korytarze w oceanach, które wyznaczają pewną linię pęknięcia skorupy ziemskiej w czasie potopu. Ale rzeczywiście Pismo Święte mówi również o tym, że ta woda, która otaczała ziemię jakimś płaszczem, która tworzyła umiarkowany, przyjazny klimat, ona spadła na ziemię. I to promieniowanie kosmiczne, które jest dla człowieka szkodliwe, prawdopodobnie miało znaczący wpływ na skrócenie życia człowieka. Bóg skrócił życie ludzkie dlatego, żeby zwiększyć możliwość zdobycia wiecznego życia. Być może wszyscy na ziemi byliby grzesznikami. Być może nikt by nie oczekiwał na Jezusa Chrystusa. Być może Jezus Chrystus nie znalazłby żadnego człowieka, który by zechciał przejąć pod nim
to upowszechnianie zasad Bożych i Królestwa Bożego. Być może powstałyby takie trudności w realizacji planu zbawienia, że udaremniono by zamysł Boży. To nie z woli Bożej ziemia stała się takim poligonem doświadczalnym. To szatan przyniósł zło na tą ziemię. Bóg wyznaczył optymalny okres czasu na dojrzewanie kilku spraw. I między innymi grzech musiał wykazać swoją pełną ohydę. Być może Pan Bóg wykazał, dopuszczając to cykliczne narastanie zła, to, że grzech jest niewyleczalny, że jest to system, który nie zreformuje się i nie skłoni się do dobra. Bóg znał rozwój losów ludzkości, gdy zdecydował o pozostawieniu Kaina. Ale jeżeli byśmy bardzo szeroko zdefiniowali sformułowanie plan zbawienia, to w tym planie jest kilka takich ścieżek, takich linii przewodnich. Jedną z nich to zbawienie człowieka, prawda? Ale druga linia, bardzo interesująca, to jest rozwój zła. Jeżeli przyjmiemy tą perspektywę biblijną, że również inne światy są zainteresowane losami Ziemi, dlatego że tutaj się dokonuje okropny eksperyment sprowokowany przez szatana. Wiele faktów, które zaistniały na Ziemi, to odpowiedź Boga na działanie szatana. Bóg jest takim mistrzem, który najgroźniejsze pociągnięcia szatana, najgroźniejsze ruchy, najgroźniejsze zamierzenia umie przeformułować i wydobyć z tego pozytywny jakiś efekt. Bożym celem jest nie tylko zbawienie człowieka. W naszym ujęciu jest to najważniejszy cel. Ale Pan Bóg chce zabezpieczyć wszechświat od ponownego pojawienia się zła. I Pan Bóg dopuszczał rozwijanie koncepcji złych, ludzi owładniętych i opanowanych myślą i zamysłem czy naturą szatana. No i to doprowadziło właśnie do takich momentów, że Bóg musiał ingerować potopem. Wierzymy i ufamy Bogu, temu Bogu, który za nas życie oddał, że On musiał coś takiego uczynić dla dobra ogólnego, szerzej rozumianego. I pobłogosławił Bóg Noego i synów jego. Tak czytamy, gdy Noe z rodziną wyszedł z arki po potopie. Owego błogosławieństwa niestety nie starczyło dla zwierząt, bowiem od tego momentu Bóg rzuca strach i lęk na zwierzęta przed człowiekiem. A nawet, jak czytamy, niektóre gatunki oddaje w jego ręce, aby służyły mu za pokarm. No właśnie, pastorze, czym sobie zwierzęta zasłużyły na takie potraktowanie przez Boga, a człowiek na taką wspaniałą myślność? Przecież zwierzęta to są istoty czujące, przywiązujące się, kochające. Mówi się czasami, że także w jakimś stopniu myślące. Bóg jednak wtedy sankcjonuje zabijanie zwierząt dla celów pokarmowych. Dobrze, właśnie została ta myśl wyrażona, że Bóg sankcjonuje. Bo śmiało możemy założyć, że i przed potopem ludzie kosztowali mięsa i sprawdzali, jak ono smakuje. I Pan Bóg tą tendencję, która wystąpiła u ludzi w warunkach zniszczenia świata roślinnego, dopuścił. Pismo Święte przedstawia nam trzy diety, prawda? Pierwsza, która jest rajską dietą, która zawiera owoce i orzechy, to wszystko, co ma w sobie nasiono. Druga dieta to jest ubogacona jeszcze warzywami. I później mamy również dania te mięsne, prawda, w jadłospisie człowieka. Ale Bóg nie nakazał im spożywanie tego, dopuścił. I sądzę, że w warunkach, gdy na ziemi odbudowane zostało to biologiczne życie, prawda, owoce, drzewa owocowe, warzywa, jarzyny,
to człowiek mógł śmiało skorzystać tylko z tego. Całe rody ludzkie właśnie poszły tą drogą. Oni mają tą świadomość, że są tacy ludzie, którzy to jedzą i że to jest do pomyślenia, ale zrezygnowali z tego. Człowiekowi przyzwolono na ten krytyczny czas. Ale... A jaki to był krytyczny czas? Tam było kilka osób, w arce było bardzo dużo zwierząt, dla nich także dużo pokarmu. Czy tego pokarmu też by dla tej małej garstki ludzi nie starczyło, że trzeba było zezwolić im na zabijanie zwierząt? Proszę sobie uzmysłowić, że powstały zupełnie inne warunki, nowe strefy klimatyczne. I w niektórych obszarach klimatycznych wyżywienie się bez mięsa to wielki problem. Bóg znowu dążył do tego, aby ludzie rozprzestrzenili się i napełnili całą ziemię. Te obszary szczególnie, gdzie można żyć. I na pewnych obszarach mięso było takim doraźnym środkiem istnienia, egzystencji, gdy Eskimosi wywędrowali gdzieś tak daleko, że nie było powrotu. Więc ta świadomość, że istnieją zwierzęta, które mogą spożywać, wytworzyła jakieś podstawy do życia, bo musimy pamiętać, że wieść o tym, że istniał potop i ta tradycja rozwijała się u wielu pokoleń. Mam tutaj takie dane, które informują właśnie o tym, że Aztekowie składali właśnie ofiary z ludzi i to bardzo wcześnie dlatego, żeby przebłagać Boga deszczu, żeby potop nie spadł, prawda? Grecy posiadali wyraźną koncepcję potopu. W Babilonie spotykamy się z zapisami omawiającymi potop. Więc nie tylko potop, ale też te decyzje Boga odnośnie spożywania mięsa zostały jakoś utrwalone w świadomości ludzi, gdy znaleźli się oni w warunkach niekorzystnych klimatycznych. I na niektórych rejonach Ziemi jest nie do pomyślenia egzystencja bez spożywania mięsa. I dlaczego Pan Bóg pozwolił? Nie po to, żeby utrapić zwierzęta. Gdy niszczono Niniwę, gdy Niniwa miała być zniszczona, to Pan Bóg powiedział, że tam są ludzie nierozróżniający lewicy od prawicy i bydła wiele. To nie jest tak, że śmierć zwierząt jest Bogu obojętna. Jeżeli Bóg dopuścił po potopie, to z konieczności. Jaki wpływ potop, historia o potopie ma na wiarę ludzi dzisiaj? Pismo Święte jest jedyną księgą spośród tak zwanych świętych ksiąg, gdzie zalecenia moralne i kwestie teologiczne związane ze zbawieniem człowieka są mocno osadzone w rzeczywistości historycznej, obyczajowej, ale historycznej, prawda? Opisy miast, opisy narodów, opisy zdarzeń historycznych, czy bądź takich jak potop. Te opisy pokrywają się z wiedzą naukową. Więc czy ma wpływ na wiarę? Ja zgłębiałem tą kwestię istnienia potopu. Czy ta ilość zwierząt się tam pomieściła, prawda? Czy w innych kulturach są takie przekazy? I stwierdziłem, że to miało miejsce. A Pismo Święte nam tak szczegółowo opisuje to. Ja nabrałem zaufania do Pisma Świętego. Właśnie dlatego, że ono splecione jest z losami ludzkości. Z losami, które współczesna nauka jest w stanie udokumentować. I nie dostrzegam żadnej rozbieżności między rzetelną historią i badaniami geologicznymi, biologicznymi, a treścią Pisma Świętego. Stąd moja wiara wzrasta. Powiedział pastor wcześniej, że kataklizmy, które nawiedzają Ziemię w tej chwili, są wynikiem z jednej strony potopu, także ingerencji działania ludzi, a czy są wynikiem działania szatana? Każdy chrześcijanin wszelkie krzywdy i wszelkie przykre doznania jest skłonny właśnie alokować w szatanie. Ale ja bym powiedział w ten sposób. Ponoszenie odpowiedzialności za swoje dzieła to jest miarą takiej dojrzałości. My wiemy, że Pan Bóg ingerował w dzieje świata. Z doświadczeń Hioba
Wiemy, że on, szatan, posiada wielką moc, także może pobudzić wiatr, który zniszczy domostwo, zabije mnóstwo ludzi. I on ma też swój udział w tragediach ziemskich. Nie zapominajmy, że takie straszne tragedie, dramaty ludzkie, jakie były w Hiroshimie i w Nagasaki, zostały wywołane tylko i wyłącznie aktywnością ludzką. Więc musimy mieć tą świadomość, że nasz ludzki udział w zniszczeniu planety jest znaczący. A w przeszłości i Pan Bóg ingerował w losy Ziemi, w klimat Ziemi, w sytuację na Ziemi, kierując się jak ponadczasowym dobrem. Ale mamy też tą pełną świadomość, że szatan ingeruje raz po raz i też na Ziemi ma swój poligon, gdzie swoje sadystyczne skłonności i wynaturzenia realizuje. Jeżeli tak wiele nieszczęść się zdarza, i to właściwie powiedziałbym w obecności Boga, to kiedy i dlaczego Bóg zezwala na ingerencję złego człowieka, szatana? Bo jest to w jakimś sensie przypatrywanie się tym nieszczęściom. Bardzo często Jezus Chrystus, przebywając z apostołami, wypowiadał takie zdumiewające zdanie: miałbym wam jeszcze wiele do powiedzenia, ale tego znieść nie możecie. Pismo Święte zawiera też taką cenną myśl, że drogi Boże, myśli Boże nie są jak drogi nasze i myśli nasze. I Pan Bóg problem grzechu mógłby rozwiązać bardzo szybko. I wcale by nie musiał być potop na ziemi i tragedii kilku tysięcy lat grzechu. Bóg mógł zniszczyć zarodek zła na samym początku. Ale powstałoby to wieczne pytanie, dlaczego Pan Bóg to zrobił? Pytanie bez odpowiedzi. Odpowiedzią byłoby ciągłe odwoływanie się do zaufania Boga. Ale im więcej tych pytań, tym mniejsze to zaufanie. Pan Bóg musiał w interesie wszystkich istot stworzonych dopuścić do rozwoju zła. Ale gdy jakieś interesy i naczelne zasady były zagrożone, to on ingerował. Z naszej perspektywy jest to trudne do zrozumienia, ale być może z perspektywy światów bezgrzesznych było to bezsprzecznie słuszne postępowanie Boga. W każdym bądź razie w objawieniu spotykamy się z taką ideą, że Pan Bóg wyznaczył 1000 lat dla osób zbawionych, aby mogły zgłębiać tajemnice Boże i dokonania Boże i odpowiadać sobie na te trudne pytania dlaczego, dlaczego, dlaczego. Ale rozwój grzechu w niektórych przypadkach jak gdyby jest niehamowany. Na przykład proszę sobie wyobrazić, że w Apokalipsie szatan po tym właśnie mileniu poderwie jeszcze raz ludzi do buntu i do wyładowania potężnej agresji na Bogu. Szatan poderwie jeszcze raz ludzi, aby przeciwstawić się Bogu. W tym czasie Pan Bóg podejmie działania, które pokażą Jego sprawiedliwość. Także wszyscy ci skazani na śmierć powiedzą: sprawiedliwe są wyroki Twoje, o Boże. A szatan będzie znowu podrywał ich do walki. I Boży ogień zniszczy wszystko. Wyobrażam sobie, że w tej chwili Pan Bóg wyleje może nie jedną łzę nad Lucyferem. Powie, że to jest anioł, którego kochałem i który wybrał zło. Znam z imienia każdego. Oni są dziełem moich rąk. Oni wybrali zło i giną. Robiłem wszystko, żeby ich uratować. Oni wybrali zło. Dla tych ludzi była przygotowana łaska. Jezus Chrystus dla każdego miał akt łaski. Wystarczyło się zwrócić i powiedzieć: Boże, zgrzeszyłem, przepraszam Cię, ratuj mnie. A oni przy takiej łatwości zbawienia odwrócili się od Boga. I wtedy nikt nie powie Bogu, dlaczego.
zostanie wszystko tak ewidentnie wyjaśnione i uczynione i zło już drugi raz nie powstanie. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję.